co się może dziać w głowie miksera. Nie mam pojęcia, ten człowiek to jest dla mnie w sumie trochę zagadka, bo jakby coś tam próbował po odejściu z ekipy robić, jakieś krosy, inne rzeczy, cały czas coś gadał, że wraca już za niedługo, ale miał długą przerwę. Nie wiem, jaki jest jego stan psychiczny, ale obawiam się, że może nie być za dobry. Taki powrót jego do internetu trochę jest takie wielkie bum, że chodzi jednak i się bije w klatce. Poczekaj. Może ktoś was przyszedł? Pomysł wziął się w sumie stąd, że już wcześniej z Boxdelem gadałem na temat walki. Gdzieś tam się pojawiły jakieś takie pierwsze głosy już tak naprawdę około roku temu. A ja od początku mówiłem, że właśnie fajnie jakby to jednak był przeciwnik, gdzie gdzieś tam jednak podszyte będzie, ta historia jednak będzie miała jakiś sens, że walczymy. Więc tak naprawdę od razu jak usłyszałem o propozycji właśnie, że to Popo, czyli First Sign Industries, czyli z osób, które gdzieś tam wcześniej się przypierdzielały do ekipy, no to fajnie, fajnie. No w porównaniu do tego, co było na początku, jak wszedłem pierwszy raz na trening, to teraz czuję różnicę i to taką sporą. Jakby wiem, że na początku nie byłbym w stanie zrobić tyle, co teraz, nawet myślę, że dwa razy mniej. Trenuję 5 razy w tygodniu. Jest to, że tak powiem, dużo dosyć. No on ma na sobie presję taką, że jest i cięższy, i gdzieś tam, nie chcę tego jakby uznawać za jakiś tam, że dłużej trenuje, no bo trenuje dłużej tak naprawdę miesiąc, więc to jest u takich freaków. Ale no jest cięższy, plus ma właśnie to, jakby tą presję narzuconą, że sam z siebie, tak jak cały internet uważa, jak trochę Xayo Industries, robiąc z siebie takich troszkę kozaków na tych streamach. Tak jest! No więc jeżeli przegrałby z osobą, którą gdzieś tam cały czas wyzywał, no będzie kiepsko. Obu by nikt najebał. Patrzysz na mnie cały czas. Co jeśli przegram? No to co, raczej mnie nie zobaczycie, jakaś Anglia, tam mam takiego wujka na paczkach, na budowie, coś tam się wiesz, porobi, nie wiem. Już się nie pokazywać w tej Polsce. Ja to nie żartuję, jak coś. Wydaje mi się, że u mnie to jest coś takiego, że tak naprawdę im bliżej walki, tym bardziej ja czuję się spokojnie, a tym większa gdzieś tam presja wokół Popo narasta, więc dla mnie to jest jak najbardziej wygodna opcja. To jedyne, czego się obawiam, to że mnie zje stres. Dzień dobry. Cisza, cisza. Ale generalnie to jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Fokus na trailerze jest teraz. Popo wiele razy powtarzał, że po przegranej nie ma czego szukać w Xayo Industries. Wiem. No więc Piotruś, pakuj walizę. Co, i nie było śmiesznego tekstu? No na chuj ja się głowiłem 15 minut. Muszę następnego paropka. Ja pierdolę, ja wymyśliłem taki tekst. Popo miał powiedzieć na trailerze, w sensie powiedział, ale nie wstawili. Pewnie chcieli dalej ściągnąć tę fabułę, że jest totalnym zamulaczem. Jaki Popo miał powiedzieć tak. Jestem pewien, że w tej walce włos mi z głowy nie spadnie. I miał zrobić groźną minę. No co, fajny.